Jest kilka powodów, dla których dziś spotykamy się z Państwem, dla których Państwa zaprosiliśmy, dla których tylu tu dziś znakomitych gości. Ten sezon, proszę Państwa, nazwaliśmy Powodzenia Podwoju, a zaczęliśmy od powołania nowego stanowiska, pedagoga teatralnego. Te funkcje powierzyliśmy Dorocie Kowalkowskiej. Na tej gali podsumujemy nasze i Państwa wspólne przedsięwzięcia. Podziękujemy ambasadorom teatru, dyrektorom goszczących nas i u nas szkół. Zapowiemy nowe programy EDU i zakończymy ponad półroczną szkolną część projektu Dormanowskiego. Dzisiaj chcieliśmy podziękować Państwu za to, że pozwolili nam Państwu działać. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie Państwo, że zaproszę na scenę prezydenta Wałbrzycha. Zapraszam pana doktora Romana. Związek teatru, naszego teatru z młodzieżą, nie chcę powiedzieć z dziećmi, bo raczej z młodzieżą, to jest również budowanie widza, budowanie relacji, wychowywanie tego widza, nawiązywanie właśnie takich, powiedziałbym, trochę intymnych związków pomiędzy wyjątkowym teatrem i wyjątkową wałbrzyską społecznością, wspólnotą, w tym przypadku młodą. Byliśmy razem wczoraj z panią dyrektor w Warszawie, byliśmy na Pradze, byliśmy na Grochowie, więc można powiedzieć, że podobno równie trudne miejsce jak Wałbrzych. I myślę sobie, że chwilę tam spędziliśmy, parę godzin. Tak przysłuchiwałem się przez chwilę, obserwowałem, co się tutaj dzieje przez kilkanaście minut. Myślę sobie, po co my w ogóle do tej Warszawy jechaliśmy. Niech oni tu przyjeżdżają i tu się uczą. Bardzo dziękuję za pomysł, bardzo dziękuję za wszystko, co teatr robi dla społeczności naszego miasta, dla kultury, dla przyszłych pokoleń, powiem trochę patetycznie, i tym bardziej jest to ważne, że młodzież już się wychowuje z teatrem i w atmosferze teatru, za co dziękujemy pani dyrektor, panu dyrektorowi, całemu zespołowi, nowemu, poszerzonemu. Bardzo się cieszę i gratuluję. Ambasadorzy to wiedzą i dzięki nim coraz więcej młodych ludzi to wie. Ambasador to taki magik, który zaczarowuje uczniów teatrem, robi hokus pokus i oni nie mogą się oderwać. Ambasador współpracuje z nami, jest na spektaklach z uczniami, zwłaszcza wieczorem, na czytaniach i ciągle by więcej i więcej i więcej i więcej i więcej czarował. Tak, będziemy teraz zapraszać ambasadorów na scenę, a Tomasz zaczaruje. Uwaga, czaruję. Teraz tak. Ambasadora teatru zamieniam. Dobrze, pani Tomasz? Yes. Nadeszła bardzo ważna i uroczysta chwila, na którą wszyscy czekamy. Za chwilę wręczymy paczki Dormana. W kategorii pierwszoplanowa rola szkoły. W realizacji objazdu spektaklu tutaj jest wszystko. Kaczki Dormana w kategorii... To miało być kaczki. Kaczki Dormana w kategorii pierwszoplanowa rola szkoły otrzymują. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26, Publiczne Gimnazjum nr 9, Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi imienia Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu. Zapraszam na edukację. Tomas nie odwiedziłby tylu szkół i nie opowiedział swojej historii, gdyby nie Instytut Teatralny, organizator konkursu imienia Jana Dormana. Jest z nami koordynatorka konkursu, pedagog teatru Justyna Czarnota. Jej także chcemy wręczyć kaczkę w kategorii... Pierwszoplanowa rola Instytutu Teatralnego. I poproszę się o kilka słów. To pozdrawiamy. Bardzo się cieszę, że dostałam taką wspaniałą
małą kaczkę, już siedziałam w kącie i myślałam sobie, Boże, żeby nie stworzyła taka, też dostać, żebyśmy mogli sobie postawić tę piękną kaczkę na naszym parapecie działu pedagogiki teatru. Opowiem historię o kaczce Dormana, bo to jest symbol dla nas naprawdę wyjątkowy, myślę, że świetnie ją zrozumiecie tutaj w Wałbrzychu i w tym teatrze. Otóż Dorman zrobił taki eksperyment w swoim teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, że do przedszkola wysłał dwie kaczki, jedną żółtą, drugą niebieską. Wysłał ją do dwóch przedszkoli. I w tym czasie, kiedy te kaczki tam przebywały, to był mniej więcej tydzień, dwa, nauczycielki, przedszkolanki zostały poproszone o to, żeby budować pewną więź z tą kaczką. Troszczyć się o nią, żeby dzieciaki mogły oplać ją szalem, jeżeli było jej za zimno, lub żeby na nią dmuchać, kiedy było za ciepło, żeby ją karmić, żeby jej śpiewać piosenki, żeby robić wszystko, żeby ta kaczka bardziej, żeby ją po prostu bardziej oswoić. I wtedy, kiedy dzieciaki już były oswojone, kaczka wędrowała z przedszkola wieczorem, nocą, pod nieobecność dzieci, do teatru, a dzieci następnego dnia szły do teatru i widziały tę swoją kaczkę, którą się troszczyły te dwa tygodnie na scenie. Więc wyobrażacie sobie Państwo, co się działo, kiedy dzieci przychodziły do takiego teatru. Opowiadam o tym po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że wszyscy, którzy tutaj jesteście, ambasadorzy teatru, świetnie rozumiecie, jak ważne jest przygotowanie dzieci czy młodzieży do spotkania z językiem teatru, który tak jak Teatr Dormana tutaj w Wałbrzychu również nie jest łatwy, ale jest warty tego i jest na najwyższym poziomie artystycznym. Kiedy myślę o tym spektaklu Tutaj jest wszystko, który też widziałam w jednej ze szkół, myślę, że żadna złotówka nie została zmarnowana, a wszystkie zostały najlepiej jak tylko można wykorzystane. Bardzo sobie życzę, żeby wszystkie granty Instytutu Teatralnego, które wymyślamy w naszych konkursach, które są finansowane z budżetu, z pieniędzy nas wszystkich, ponieważ są to pieniądze ministerialne, były tak wspaniale wykorzystywane. Jest to dla mnie największa przyjemność, że mogę uczestniczyć w gali, która, jak myślę, jest nie tylko wspaniała, ale jest pierwszym takim wydarzeniem nie tylko w teatrze, ale w całej Polsce. Nikt, absolutnie nikt, nie myśli o edukacji teatralnej tak wspaniale, jak pani Danuta i Maciej, jak Dorota i Łukasz, jak wszyscy tutaj Państwo. Bardzo wam za to dziękuję, bardzo gratuluję i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na podobnej gali na wielkiej scenie. W imieniu prowadzących tę galę chciałam podziękować całemu zespołowi naszego teatru, wszystkim pracownikom, kolegom z kabin i z wszystkich innych budynków. Za zaufanie, za wspólną pracę, moje przekonanie, że warto być Edu. A za chwilę już mniej formalnie spotkamy się z Państwem w naszym dużym foyer. Się nie udało. Pogoda. Ze względu na pogodę zapraszamy Państwa do foyer. Mam nadzieję, że zechcecie Państwo z nami być oczywiście przy marchewkach, jabłuszkach i pączuszkach. Bo to są nasze najważniejsze rekwizyty edukacyjne tego roku. Dziękujemy Państwu.